No witam, teraz ostatnia już część. Kołeczek, zobaczcie, to wygląda w ten sposób. Tu jest z tej strony grubszy, z tej strony cieńszy. Stożek ma taki, że na 50 mm milimetr traci. Także jak ma długość 50 mm równiutko, to tu ma na przykład 3, a na końcu na 50 mm ma 4. Także taką ma zbieżność. No i teraz tak, dorobiłem to, teraz to otworzymy. O, zobaczcie, nawet pasuje. Tu zaraz ktoś powie, a jak krzywo rączka wyszła. A rączkę tak specjalnie zrobiłem, żeby, tak jak mówiłem, żebym nie zaczepiał ręką po stole. Troszeczkę jest odchylona. I tak w większości... W większości stołów magnetycznych tak jest. O! Także no, tak musi być. Będzie pan zadowolony. O. I teraz mamy, o. Widzicie, jak ładnie wyszło? Tak wyszło jak w bajce. Jak to się mówi. No i teraz kładziemy sobie klucz. Teraz klucz trzyma mocno. I teraz odjadę tu, żebym się nie sztachnął w nóż. O, i teraz otwieramy. Tutaj jeszcze troszeczkę schowałem już tamtego przyrządu. Tu musi, żeby było troszkę wyżej. Rozumiecie, bo tu będzie powinno być wyżej. O, żeby jeszcze tę kapkę. Ale jak stół będzie na tym, on będzie na takiej podstawie, to wtedy będzie dobrze dostęp. O, o. A ten otworzyło się. Wtedy tam będzie puste miejsce, bo to jeszcze wszystko pójdzie do góry. Będzie tutaj pod tym podstawa pod stołem. Tu będzie przymocowane, także tam będzie jeszcze z 5 cm zapasu. Także wszystko ładnie, pięknie wyszło. No on nawet na pusto to już trzyma. O, zaraz to znowu włożyłem odwrotną stroną tą krzywą. Ale dlatego zdjęłem. A teraz zobaczcie, co się będzie działo z taką kosteczką. O, kosteczka jest, znaczy ta płytka jest równiutka, no i już ciężko zdjąć. I właśnie o to chodzi, że jak szlifujemy, żeby tarcza ścierna nie zdjęła nam tej kostki ze stołu. I dodatkowo bardzo powoli przybieramy. Ale to wszystko sobie kiedyś tam popatrzycie. Ja już jak będę robił. Jeszcze tak namagnesował się, że mocno trzyma dalej, ale już teraz można chociaż zdjąć. I teraz, jak on już był tam 10 minut, 20, pół godziny, no to tam już jakieś pewne właściwości magnetyczne ma. I wtedy do tego jest potrzebny taki specjalny przyrząd do rozmagnesowywania. Tam na jednym z filmów widać, także zapraszam do obejrzenia, jak wygląda taki przyrząd. No także dzisiaj już nie będziemy więcej działać. Już jest w 5:30. Idę do domu. Jutro też jest dzień. Także no, zrobiliśmy troszeczkę wspólnymi siłami. Ja trochę robiłem sobie tam porządku w warsztacie i kolejny pomysł. Robię przyrząd do gięcia chomątek. No ale to może jutro. Dziękuję.